Stewart Barton, który ma skrócony pseudonim Stew, wykorzystywał swoją pozycję, swoją popularność do tego, by, jeżeli oczywiście te doniesienia okażą się prawdziwe, by wabić młode dziewczyny, dziewczyny poniżej 13 roku życia, nieletnie, i zgodnie z tymi doniesieniami dopuszczał się czynów seksualnych, które o charakterze seksualnym, które są ścigane z kodeksu karnego z artykułu 200, paragraf 1. Tam jest również wątek dotyczący świata polskiego freak fightingu, między innymi osoby, która jest znana jako Buckston, która również mogła mieć udział w ramach afery Pandora Gate. Jest bardzo wiele pytań. Okazuje się, że pojawiają się kolejne materiały na ten temat. Inni uczestnicy świata polskiego internetu, inni influencerzy aktywnie biorą udział w dyskusjach, tworzą własne materiały. Pojawiają się nowe zeznania już dzisiaj kobiet, które kilka lat temu twierdziły, że były właśnie ofiarami nadużyć seksualnych, które były wobec nich kierowane. Prawdopodobnie sprawa może mieć swój początek w 2013 roku, ale może być także jeszcze wcześniej. Dlatego zdecydowałem o złożeniu zawiadomienia, o możliwości popełnienia przestępstwa właśnie w tej sprawie. Zawiadomienie skierowałem, ponieważ uważam, że polskie służby, polskie organy ścigania powinny zbadać tą sprawę, która poruszyła ogromną część świata polskiego internetu, która...